drzewa. Nasi słuchacze też mogą pomóc dzieciom z wadami wzroku. Radio Z gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Polityczne podsumowanie minionych dni za chwilę tuż po wiadomościach. Siódmy dzień tygodnia. Minęła właśnie dziewiąta. Ponad 680 tysięcy odbiorców bez prądu. Potężne wichury pozrywały linie energetyczne, a wiele dróg blokują połamane drzewa. Do tej pory strażacy w całym kraju byli wzywani już ponad 4 tysiące razy. Niestety zginęła też jedna osoba, kierowca, na którego samochód przewróciło się drzewo. Z nami teraz w wiadomościach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Gdzie jest najtrudniejsza sytuacja? Najsilniej wieje nad morzem. W Kołobrzegu IMGW odnotowało porywy powyżej 108 km na godzinę. Najwięcej interwencji strażacy mają właśnie na północy kraju, ale to już przenosi się też do centrum. Na pewno te liczby będą rosły i usuwanie skutków potrwa pewnie kilka dni. Mówi Karol Kieszkowski, rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej. Wiatr jeszcze może się nasilać do południa, a ostrzeżenia obowiązują do wieczora. Grażyna Wiatr, Radio Z. Wszystko, co istotne. 120 tysięcy wolontariuszy na ulicach miast i miasteczek ruszył 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbiera pieniądze na sprzęt okulistyczny dla małych pacjentów. Ten sprzęt pozwoli na szybkie wykrywanie wad u dzieci, mówi Jurek Owsiak. Chcemy kupić sprzęt głównie do diagnostyki, a więc szybka diagnostyka u dziecka powoduje, że możemy natychmiast rozpocząć leczenie. Dzieci mają te same wady, które my mamy dorośli, jaskra, zaćma, ale to są także wady wrodzone. Radio Z też gra z orkiestrą. Możecie wylicytować Złote Serduszko. Trwa również licytacja Czerwonego Malucha Radia Z. Szczegóły znajdziecie na radioz.pl. Przekupstwo, inwigilacja, szantaż, jednym słowem PiS. Tak Donald Tusk mówił na kongresie Platformy Obywatelskiej Odporna Polska. Były premier odniósł się też do sytuacji z pandemią. Według Tuska walką z koronawirusem powinni zająć się eksperci, a nie religijni fanatycy. Od początku pandemii mamy do czynienia z rządzącymi, którzy są skrajnie nieodpowiedzialni. Mają naprawdę gdzieś zdrowie i życie Polaków i rządzą nami tchórze w czasie pandemii, którzy nie są w stanie podjąć żadnej decyzji, a w zamian za to dają ustawę o obywatelskich donosach Polaków na Polaków w czasie pandemii. Polityczne podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia już teraz w studiu Beata Lubecka i jej goście. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest siódmy dzień tygodnia w Radio Z. Oglądaj na radioz.pl i onet.pl. Dzień dobry, Beata Lubecka zapraszam. Oczywiście na moim miejscu powinien siedzieć Andrzej Stankiewicz. Rozchorował się, ale z tego co wiem czuje się dobrze, więc życzymy mu oczywiście wszyscy tutaj, jak jesteśmy, szybkiego powrotu do zdrowia. No teraz przedstawiamy swoich gości. Krzysztof Brejza, senator Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. W kampanii 2019 roku szef kampanii Koalicji Obywatelskiej. To wtedy jego telefon miał być najbardziej hakowany przez Pegasusa, jak twierdzi Citizen Lab, ale także jest to doktor nauk prawnych. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Obok jest Anna Zalewska, czyli teraz europosłanka Prawa i Sprawiedliwości, w przeszłości minister edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A tuż obok mnie Michał Wypij. Tutaj dużo mam do powiedzenia o Michale Wypiju z Porozumienia. Pan jest wiceprezesem partii? Zgadza czas? Się, tak. Jest pan, tak? Dobrze pamiętam. Politolog z wykształcenia ze specjalnością w zakresie międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych. Studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Ale pierwsza partia w pańskim życiorysie, w pańskim politycznym CV, to Polska jest najważniejsza, bo nikt tego chyba nie pamięta. Konsekwentnie, tak, tak. Tak, no ale też założyciel i gitarzysta punkowego zespołu Monolit. Stary czas. A jeszcze pan grywa na gitarze? Prawdę mówiąc, nie ma czasu. Trochę żałuję, ale czasem jeszcze uda mi się brzęknąć. Czyli zupełnie, że odłożył pan wiosło do szafy. Ono gdzieś tam jest na widoku, żeby ewentualnie wzbudzało zainteresowanie, no, ale czasu pióra? Nie ma. Były do pasa. Wow, no nie widziałam pańskich zdjęć w internecie. No a po mojej lewej stronie jest Jacek Ozdoba, Solidarna Polska, wiceminister klimatu, jeden z najmłodszych w rządzie, chyba, jeśli nie najmłodszy. Tak? Dzień dobry. O, dzień dobry. No właśnie, w 2014 roku wybrany jako najmłodszy radny dzielnicy Mokotów miasta stołecznego Warszawy. I miał pan wtedy ile? 23 lata? No, to dobrze pani redaktor policzyła. No, umiem liczyć się, nie wiem, do 10. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach adwokackich, bo to studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tak, wszystko jest, się zgadza się, tak? Wszystko. No i z tego obrazu dopełnia jeszcze Krzysztof Hetman. Tego ja się dowiem o sobie. Europoseł. Właśnie coś jakoś próbowałam tutaj więcej smaczków znaleźć, ale no to jest pana druga kadencja w Europarlamencie. Na Lubelszczyźnie jest pan prezesem PSL-u, szefem tego ugrupowania, ale też żeglarz i narciarz. To by się pan dogadał z prezydentem Dudą? Jeśli chodzi... O narty na pewno. Jeśli chodzi o narty... Nie wiem, czy potrafiłbym tak dobrze podpisywać narty jak pan prezydent. A tak samo dobrze pan jeździ? Nie śmiałbym się porównywać do pana prezydenta, jeśli chodzi o umiejętności. Tutaj wyczuwam taką lekką nutkę sarkazmu, czy mi się wydaje. Albo zazdrości. Tylko się pani wydaje. Lekko mi się wydaje. No, opornie idzie władzy walka z pandemią, tak trzeba powiedzieć. Mamy nowy projekt poselski. I co z niego wynika? Że zamiast legitymować się certyfikatem covidowym, pracownicy będą się musieli raz w tygodniu testować za niedostosowanie się do tego i zakażenie innych pracowników, mają być kary finansowe. I pytanie do pani europoseł. No dzień dobry. Kto to wymyślił? Kto jest tak de facto autorem tego projektu? Bo za bardzo nikt się nie przyznaje. No, mówi się o tym, że jest to Lex Kaczyński albo Lex Confident. No, opozycja ma taką tendencję, żeby mówić Lex i przypisywać dowolne nazwiska. Ale to jest prawo opozycji. Po to, żeby ewentualnie dyskredytować projekty. To jest projekt. On powstał między innymi w wyniku spotkania z opozycją i dyskusji. Chcę pani powiedzieć, że to było po spotkaniu w kancelarii premiera z premierem, tak? Jutro już odbywa się komisja. Na tej komisji jest również opozycja. Myślę, że każdy będzie miał tutaj swoje zdanie, będzie mógł dowolnie poprawiać ten projekt. Chcę przypomnieć. Ale pani nie odpowiedziała na pytanie, kto stoi za tym projektem? Czy pani wie, czy pani kompletnie nie wie? To jest projekt poselski, w związku z tym na pewno wielu posłów razem z legislatorami nad tym pracowało. Ja chcę powiedzieć, że to nie jest tak, jak pani redaktor powiedziała, że u nas system nie działa. Działa tak, jak w całej Unii Europejskiej. Choć proszę zobaczyć, są różne sygnały, że nie jest tym najlepiej. Unii Europejskiej, Wielka Brytania i Dania w ogóle już zaprzestały jakichkolwiek restrykcji. Hiszpania chce zrobić to samo. Ale tam poziom wyszczepienia chyba jest jednak zdecydowanie wyższy. Chce zrobić to samo, a z drugiej strony obowiązkowe szczepienia, na przykład w Austrii 4000 euro za to, że ktoś nie jest zaszczepiony. Absolutne awantury na ulicach poszczególnych stolic europejskich. Ja w tamten poniedziałek wracałam do Brukseli, jeszcze sprzątano po 50-tysięcznej demonstracji. I dlatego, krótko i mówiąc, dlatego władza PiSu jest taka ostrożna generalnie, bo boi się, że tutaj doszłoby nie wiadomo do czego, do jakichś scen dantejskich na polskich ulicach. Jesteśmy ostrożni, tak? Dlatego, że przygotowaliśmy system, szczepionki są na wyciągnięcie ręki, zachęcamy do szczepień, jesteśmy przygotowani, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, jest 30 tysięcy łóżek, przypomnę, w 40%. Ale to nie chodzi tylko o łóżka, jeszcze chodzi w 40, o to, czy ktoś będzie miał kto leczyć przy tych łóżkach. Jest przy tym poziomie zakażenia przez Omikrona. Następne są przygotowywane, cały system ratownictwa medycznego. Zachęcamy na każdym kroku do szczepień. Bardzo wiele aptek już również niewiele, szczepi. 1%. A nie, pani redaktor myli to z testowaniem. Tak, to jest propozycja dla aptek. Oczywiście apteki muszą spełniać określone wymogi. Ja też rozmawiam. No tak, tylko że pierwsze wrażenie było takie roztaczane przez Ministerstwo Zdrowia, że właściwie każdy będzie mógł pójść do apteki pierwszej z brzegu i się przetestować. Każda apteka, która spełnia zasady, czyli będzie miała przynajmniej osobne wejście, będzie miała do dyspozycji... A kiedy to będzie działać już tak w 100%, że 1000 aptek w Polsce będzie dyspozycyjnych? Mieszkańców. Według mnie, jeżeli okaże się, że poszczególne apteki na przykład nie zgłaszają się, bo na przykład obawiają się, że nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa, równie dobrze obok apteki, na zewnątrz apteki, ja się już na tym dokładnie nie znam, będzie można uruchomić system testowania. Ten projekt ustawy jest protestowy. To znaczy przede wszystkim wskazuje na to, że za darmo Polacy mogą się testować. Jacek Ozdoba, panie ministrze, a może pan wie, kto odpowiada za ten projekt? Kto go przygotował? Czy Solidarna Polska w ogóle znała jego założenia, zanim ten projekt w ogóle trafił do Sejmu? Celne pytanie, pani redaktor, bo jako rzecznik muszę powiedzieć, że my nie byliśmy, znaczy konsultowaliśmy tego projektu, więc do czasu, jak nie będziemy mieli spotkania w tym zakresie, jak ten projekt rzeczywiście wygląda, nie ocenimy Czyli go do tego czasu. Czyli zostaliście zaskoczeni? No, można powiedzieć, że tak, ale to nie znaczy, że ten projekt jest fatalny, czy też jest zły. No nie chciałbym tutaj
tutaj wyrokować. Akurat w Solidarnej Polsce są osoby, które mają różne zdania na ten temat. Są reprezentanci. A pan jakie ma zdanie? Którzy uważają, że w szczepieniach... Nie, ja pytam o pana zdanie. No moje zdanie jest takie, ja jestem zwolennikiem szczepień i uważam, że te rozwiązania, które są często proponowane przez rząd, są racjonalne, ale wiem i szanuję poglądy moich kolegów, którzy mają inne poglądy. A to rozwiązanie zachęca do szczepień? Nie. Rozumiem, ale mówię ogólnie, jeżeli chodzi o podejście do pandemii, a co do tych rozwiązań, o których tutaj jest mowa, te założenia, które pani przedstawiła, to rzeczywiście test powszechne testowanie powinno, jest zasadne i uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Co do sposobu karania i prowadzenia tego systemu, no to już należy to przedyskutować. To też nie jest tak, że ktokolwiek zna dzisiaj receptę idealną na walkę z pandemią, bo słyszeliśmy słowa chociażby ekspertów, których nigdy nie pokazano ze strony Platformy Obywatelskiej, którzy twierdzili, że na przykład w 2021 roku na jesień nie będzie pandemii i tak dalej, więc to znaczy, że sama opozycja dokładnie, że w 2020 dokładnie nie wie, jak podejść do tej pandemii. Łatwo jest krytykować, tylko nie ma konkretnych rozwiązań, które w tej chwili proponują na stół. A czy to rozwiązanie Solidarna Polska poprze? Do czasu, aż będziemy mieli spotkanie w gronie posłów, nie jestem w stanie, panie dyrektorze, na to odpowiedzieć, bo byłoby to dezinformowanie naszych wyborców, ale w większości spraw, które dotyczą pewnego przymusu, karania, no jesteśmy przeciwnikami z uwagi na to, że wolność czy prawa konstytucyjne są dla nas najistotniejsze. No właśnie chciałam pana zapytać jako prawnika, jak pan to widzi generalnie, że zakładając, bo ta ustawa, ten projekt przewiduje taką oto sytuację, że na przykład ja nie będę chciała się przetestować, w związku z tym ktoś w pracy uzna, że ja go zakaziłam i w związku z tym będzie mnie mógł podać do... ja będę musiała wypłacić odszkodowanie tej osobie. No ale jak to udowodnić, że to ja byłam źródłem zakażenia? Przecież jak można to zakażyć się... to dostanie Nobla ten no, no właśnie, no przecież można się zakazić praktycznie wszędzie. W tramwaju, w autobusie, w sklepie. No chyba przyzna mi pan rację. Czym innym jest wyciąganie konsekwencji wobec osoby, która ma potwierdzone, że jest zarażona koronawirusem, czy też jest podana pod kwarantannę, izolację i inne sposoby walki z... polegające na wydanie decyzji administracyjnych, a czym innym jest rzeczywiście problem, o którym pani redaktor tutaj wspominała. Więc do czasu, aż nie skonsultujemy tego w gronie polityków Solidarnej Polski, nie chciałbym tego opiniować. Tym bardziej, że... Bardzo pan ostrożny, panie ministrze, bardzo ostrożny. Po tym, co pani w tej chwili mówi, to budzi moje wątpliwości rzeczywiście prawne, ale poczekajmy na to, aż będziemy mieli... Panie pośle, też zobaczmy, jaki będzie kształt tak, tej bo to ustawy. Jest na razie to jest projekt, pani poseł, komisja będzie pracowała. Miała pani już swoje prawie pięć minut. Teraz Krzysztof Brejza. Jak opozycja, jak Koalicja Obywatelska ocenia ten projekt? No, pani redaktor, szanowni państwo, co to jest za pomysł w sytuacji, w której mamy 50 tysięcy zakażeń? Wrzucanie projektu zachęcającego Polaków w miejscach pracy do wzajemnego donoszenia na siebie. Testowania. Donoszenia, sugerowania, że jeden pracownik zaraził się od drugiego pracownika, no to jest jakiś obłęd. Dziwię się, gdzie jest w tej sprawie sam rząd. Dlaczego to są projekty poselskie? No przecież rządzi rząd. Jest Ministerstwo Zdrowia, są eksperci, są sekretarze, podsekretarze stanu. Podobno jest gdzieś Rada Medyczna. Nie no, Rada Medyczna są się... inspekcje, sanepid. Przekształcona w Rady do spraw walki. Jest wiedza instytucji państwowych i rządzi rząd. Nie rządzi Platforma Obywatelska już od 7 lat. To też chciałbym głośno zaakcentować, że Donald Tusk nie jest premierem. No jest premier... Dziękujemy każdego dnia, że nie jest premierem. Pani poseł. Jest premier Morawiecki, który bawi się na szczycie partii antyunijnych w Madrycie. To o tym Donald, jeszcze Donald Tusk jedzie na hulajnogę. Nie wchodzimy sobie w słowo. 100 tysięcy Polaków umarło, tak? Rekordy, statystyki. Czy lubimy prawą, lewą scenę strony sceny politycznej? To nie ma znaczenia. No, statystyki są nieubłagane. Dobrze, co państwo skapitulowało. Mamy rekordy unijne zgonów i to jest rzecz, która jest oczywista. Jest piąta fala pandemii. Nie ma projektów rządowych, nie ma rządu. Rząd skapitulował. Dobrze, to w takim razie, co proponuje Koalicja Obywatelska w tej sytuacji? Pani poseł. Nie chcę być niegrzeczna, naprawdę. To w takim razie, co proponuje Koalicja Obywatelska? Przedstawiliśmy wczoraj na pierwszym takim kongresie programowym nasze wstępne propozycje. Ten kongres będzie oczywiście rozwijany. Pierwsza rzecz to jest oddanie procesu decyzyjnego, jeśli chodzi o zarządzanie pandemią i podejmowanie decyzji. Oczywiście lekarzom, a nie politykom.
brakuje decyzji medyków, specjalistów. Decyzje podejmowane są w jakimś chaosie, w gmachu na Wiejskiej, w Sejmie, po negocjacjach prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jakimiś grupami posłów, antyszczepionkowców. Politycy PiSu ulegają demagogii i populizmowi do osób. Jakie propozycje? Ty mają decydować lekarze, rozumiem, ale a co jeszcze? A czy to są ci eksperci? My jesteśmy zwolennikami na przykład wprowadzenia paszportów covidowych. Weryfikacja paszportów Weryfikacji, covidowych, tak? To są nasze propozycje. Obowiązkowe szczepienia? Proces decyzyjny powinien być podejmowany przez ekspertów, a nie polityków ulegających demagogii antyszczepionkowej. To już pan powiedział. Obowiązkowe szczepienia? Ja nie jestem zwolennikiem zmuszania wszystkich do szczepień, natomiast a niektóre grupy zawodowe? W pewnych grupach, ja osobiście uważam, że pewne grupy zawodowe należałoby się nad tym pomysłem pochylić. Do końca natomiast marca, cała służba zdrowia. Nie ukrywajmy, że rządzi rząd. Rząd nie podejmuje obecnie żadnych decyzji, rząd skapitulował. No tak, ale Polacy też wymagaliby jednak od opozycji, żeby przedstawiała swoje propozycje. Konkretne propozycje są przedstawione wczoraj. Wszyscy wiemy, że nic nie mają. Michał, wypij. W takim razie, czy Porozumienie Gowina poprze ten projekt? Oczywiście, jak poznacie wszystkie szczegóły, detale. I czy w ogóle ten projekt ma szansę na przyjęcie w Sejmie? To mi jest trudno powiedzieć, ale czy podzieli los ustawy Hoca? O której dużo mówimy, o której tak naprawdę nie widać. Ten projekt nazwaliśmy Lex Confident, bo faktycznie zamiast walczyć z koronawirusem wygląda na to, że władza uznała, że Polacy mają walczyć sami ze sobą. Zamiast słuchać ludzi poważnych, lekarzy, epidemiologów, czy członków obecnych, czy byłych Rady Medycznej, wolą słuchać antyszczepionkowców i Bóg wie kogo jeszcze. My półtora roku temu przedstawiliśmy plan, jeszcze będąc w rządzie, niebezpieczny obywatel, tego, żeby potraktować to zagrożenie niezwykle poważnie, ale także, żeby nim zarządzać w sposób systemowy. Spotkaliśmy się z dużym oporem, bo trzeba było przeprowadzić wybory kopertowe, nielegalne skądinąd, za wszelką cenę. I od momentu, w którym pan premier Morawiecki powiedział, że wirus jest w odwrocie, do gry weszli antyszczepionkowcy, nieuki, którzy na lęku ludzkim... Proszę tak nie mówić. Tak się nie rozmawia ze społeczeństwem. Ale tak sobie pan powiedział, że w takim razie, że antyszczepionkowcy w Prawie i Sprawiedliwości terroryzują resztę, tak? Nie chodzi mi tylko o antyszczepionkowcy w Prawie i Sprawiedliwości, bo de facto oni są niemal wszędzie. Ale faktycznie w Prawie i Sprawiedliwości... No ale chodzi o sejmową większość. Tak. Mówi nie o Prawie i Sprawiedliwości. Pani poseł. Powiedzieć płaskoziemcy, nieucy. Ale pan poseł VIP pani nie przeszkadzał. Z całym szacunkiem. Bardzo proszę. I faktycznie od tamtej pory oni nabrali siły i się dzisiaj okazuje, że tak. Przede wszystkim mamy ministra zdrowia, który nie ma żadnej mocy tego, żeby narzucić swoją koncepcję walki z koronawirusem. Mamy premiera, który jest zdominowany, w jakimś stopniu trzymany w szachu przez antyszczepionkowców. Mamy ponad 100 tysięcy zgonów, największą ilość w Europie, jedno z największych na świecie. A jesteśmy u progu najbardziej zakaźliwej odmiany koronawirusa. Także ten smutny obraz bezradności rządu dopełnia tylko ta ustawa tak naprawdę. I ona nie ma nic wspólnego z tym spotkaniem, które się odbyło w KPRM. Ja byłem na tym spotkaniu. Po co ono w ogóle było? Trochę wyglądało jak szukanie alibi, że rozmawialiśmy z opozycją i zaproponowaliśmy ustawę, która de facto niewiele zmienia, niewiele pomoże. Także dopóki rząd czy obecna władza będzie słuchać bardziej donosicieli, czy ludzi, którzy mają zielonego pojęcia, albo za nic mają życie ludzkie, a nie lekarzy i poważnych ludzi, to nie będziemy oczywiście odnosić sukcesów. Co więcej, mając władzę, mam takie poczucie, że mając do wyboru interes partyjny i utrzymanie większości, albo walka o życie, zdrowie Polaków, wciąż wybiera to od dłuższego czasu. Tylko zastanawiam się, co wy tyle robiliście w takim razie w tej Zjednoczonej Prawicy? Krzysztof Hetman, bardzo proszę. Znaczy, trzeba sobie powiedzieć szczerze, proszę państwa, to nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, tylko o to, żeby go gonić. Na tę ustawę nie spojrzał do tej pory, mam wrażenie, żaden legislator, ponieważ gdyby jakikolwiek poważny legislator przeczytał tę ustawę, to w życiu by takiego gniota nie puścił. Ten projekt jest kuriozalny. Prawo i Sprawiedliwości chodzi o to, żeby po prostu jeszcze przez 2-3 tygodnie poudawać, że coś robią w walce z pandemią. Czy to są działania pozorowane, pana zdaniem? Oczywiście, że są pozorowane. Przecież nawet gdyby tą ustawę poprawić w jakimś stopniu i nawet gdyby ją przyjąć, to ona w żaden sposób nie pomoże w walce z pandemią, jeśli chodzi o piątą falę, która w tej chwili zalewa Polskę. No przecież wszystkie dane, które pokazuje chociażby minister zdrowia, pokazują, że między 10 a 16 lutym będzie szczyt piątej fali. Wiadomo, że tej ustawy nie da się tak szybko przygotować, przegłosować i żeby weszła w życie, więc to wszystko jest tak naprawdę udawaniem przed polskim społeczeństwem, przez PiS, że cokolwiek robi się w sprawie pandemii. Tu jeszcze dodam, że pracodawcy pytają,
wszyscy pytają, czy przy 14 milionach zatrudnionych i testach raz na tydzień państwo musi zagwarantować 2 miliony testów dziennie, czy rząd jest w stanie zapewnić tyle testów i czy budżet jest na to przygotowany? No, no ale to jest tylko kolejny dowód, takich kwiatków w tym projekcie jest więcej. To jest tylko dowód na to, że ta ustawa w tym kształcie, ten projekt ustawy w tym kształcie i z tymi rozwiązaniami nigdy nie wejdzie, bo nawet fizycznie jest niemożliwy do zrealizowania. Prawda jest taka, że PiS jest odpowiedzialny za ponad 200 tysięcy ponad nadmiarowych zgonów Polaków od początku pandemii. Tych zgonów będzie coraz więcej, chociażby dlatego, że Polacy się nie szczepią, bo rząd nie prowadzi żadnej proaktywnej polityki proszczepiennej. Pani minister mówi o tym, że wiele krajów w Unii Europejskiej wycofuje się z jakichkolwiek obostrzeń. To prawda, wycofują się z jednego bardzo prostego powodu, ponieważ poziom wyszczepień jest tak wysoki u nich, że dokładnie przeanalizowali, sprawdzili i wiedzą, że ich system ochrony zdrowia nie będzie tak obciążony, że muszą nakładać czy też utrzymywać restrykcje. Dlatego mogą sobie pozwolić na to, żeby te wszystkie restrykcje zdejmować. U nas rząd premiera Morawieckiego od samego, no może jeszcze w czwartej fali coś próbowali robić. Na początku próbowali coś robić. Teraz to jest tylko udawanie i chodzi o to, żebyśmy po prostu o tym dyskutowali. I jeszcze jedno na koniec powtórzę, bo uczyli mnie w szkole, że ważne sprawy trzeba powtarzać dwa razy. Nawet jeśli ten projekt poprawiłoby się, nawet gdyby wszedł w życie, to on nie będzie miał żadnego zastosowania podczas tego, co się w tej chwili w Polsce dzieje, czyli podczas piątej fali koronawirusa. No to w takim razie, panie minister, pani tutaj się wyrywała, że chciała coś jeszcze powiedzieć, dobrze. Tylko ja tylko dodam, że w myśl nowych przepisów policjant nie będzie mógł zastosować pouczenia, a trzeba będzie po prostu wymierzyć karę. Maksymalna kara wzrośnie do 2000 zł. Ale przecież, kary. Pani redaktor, to co pani powiedziała, jeśli ktoś udowodni i będzie potrafił udowodnić, że zakaził się od Nowaka albo Kowalskiego, to Nobla za to dostanie. Ludzie, no przecież to są, no ten tak, zapis to jest... są tak piramidalne bzdury tam zapisane, że naprawdę chodzi tylko o to, żebyśmy o tym rozmawiali, żebyśmy o tym dyskutowali, a nie chodzi o faktyczną walkę z pandemią. Pan minister Zdoba będzie miał duże problemy, żeby to poprzeć chyba. Pani minister, bardzo ja proszę. Ja tylko dosłownie dwa zdania do pana... Ale rzeczywiście tylko dwa. Rozbudowane. Do pana europosła. Po pierwsze, w Wielkiej Brytanii, jak pan europoseł wie, od bardzo wielu miesięcy już nikt niczego nie raportuje. Tylko tyle, że było 300-400 tysięcy zachorowań. To po pierwsze. Po drugie, WHO, pewnie pan słyszał, 5 dni temu informuje, że wiosną najgorsze Europa będzie miała za sobą i że to będzie wirus, z którym trzeba będzie żyć, ale nie będzie on, mimo że jest tak zakaźny, tak śmiertelny. Proszę nie opowiadać Polakom, jeśli chodzi o Polskę. Proszę nie opowiadać Polakom, że system nie jest przygotowany. Jest system medyczny przygotowany, łącznie z łóżkami, lekarzami, wsparciem finansowym, prawda? Ratownikami, aptekami, dostępnością szczepionek. Tak do końca nie jest. I teraz chyba chcemy, tak do końca pani to nie redaktor, jest, pani minister, żeby była dostępność do testów. Tak, 2 miliony testów, jeżeli trzeba będzie wykonać, to prawie 2 miliardy, nie, około 2 miliardów złotych. Tak, państwo polskie miesięcznie jest na to gotowe, jeżeli... I laboratoria sobie z tym poradzą. Jeżeli będzie gotowość do tego, żeby się testować. Tak jest w każdym kraju. Ale czy laboratoria sobie... Tak, poradzą sobie. Tak. A widziała pani te gigantyczne kolejki, które stoją do punktów wymazowych? Widziała pani? I że laboratoria skoncentrować. Ma być ich więcej. Panie redaktor, gdyby to nie było straszne, to byłoby śmieszne, bo jeśli pani minister mówi o tym, że system jest przygotowany, to tak, przygotowuje się. Wojewodowie w Polsce cały rozsyłają do wszystkich szpitali. Niech pani mi pozwoli, niech pani wytrzyma. Niech pani choć raz wytrzyma, jak ktoś mówi. Wojewodowie w całej Polsce wysyłają do wszystkich dyrektorów szpitali zapytania o zapotrzebowanie na chłodnie, na zwłoki, pani minister. Te pisma idą od początku tego roku. Tak przygotowujecie system. Dokładacie łóżek, na których ludzie umierają, a później lądują w chłodniach. Takie są fakty. Jesteście odpowiedzialni za ponad 200 tysięcy ponadnamiarowych zgonów Polaków. Jacek Ozdoba, panie ministrze, czy coś pan słyszał na ten temat, jakoby pan minister Niedzielski miał się podać do dymisji? Czy też nosił się z takim zamiarem? Był coraz bliżej, właściwie, no już bardzo, bardzo blisko. Bo czuje się no, bezsilny, że nic nie może generalnie, że jego praca idzie na marne. To ja sądzę, że tak nie jest, ale no, czy słyszałem, no, wie pani, ja dużo rzeczy słyszę, tylko że jednak zawsze te informacje, które pojawiają się przez
przestrzeni medialnej. No Onet podaje, że minister zdrowia Adam Niedzielski znajduje się o krok od dymisji z rządu. No dużo rzeczy z Onetu kiedyś słyszałem i się okazało, że w ogóle nie mają nic związanego z prawdą, łącznie z informacjami na temat mojej osoby, że jestem na przykład chora. Nigdy nie zdyskredytować na dzień dobry dziennikarzy. Nie, bo na przykład przeczytałem, że mam COVID-a, a nigdy go nie miałem. No przynajmniej co ten temat nie wiem, o to, że się testuje regularnie, nawet po zweryfikowałem, czy mam wszystko. Dobrze, wracając do pana ministra Niedzielskiego. Rozumiem, tak nic nie pan nie słyszał, że jakoby miał się podobać do dymisji. To jest decyzja pana ministra i pana premiera, którzy biorą odpowiedzialność za kwestię walki z koronawirusem. Pan minister nie zapowiedział, że się podaje do dymisji, więc sam to tak naprawdę dementował jeden z wywiadów, więc jakby temat jest zakończony, chyba nawet w Radiu Z to powiedział, więc jakby sądzę, ale że to było jest... jakiś czas temu już. No tak, sądzę, pan minister zwalniał mnie za to. No, na przykład. No, nie do końca, to była forma żartu, więc trzeba zaznaczyć, bo nie wszyscy... Przekomarzania, tak. Zgrywus pana... Pani tak słodko było. Taki zgrywus z pana ministra, ale no, to są decyzje rzeczywiście bardzo trudne, zresztą koronawirus to jest wyzwanie dla ministra zdrowia olbrzymie. To ja się z tym nie zgodzę, że rząd nie podejmuje działań. A to jest dobry minister zdrowia? Nie. Wie pani co, ja nie umiem określić, czy to jest dobry, czy zły minister, dlatego, ale lepszy niż Łukasz Szumowski? To wie pani, ja akurat darzę wielkim szacunkiem pana ministra Szumowskiego. Uważam, że to, co zrobiono wokół pana ministra, pana profesora, to był absolutny skandal, bo informacje medialne, które się do niego przykleiły, nie mają nic związanego z prawdziwymi informacjami. No ale zakup pelernych maseczek jest faktem, no i jeszcze w dodatku ale on tych bezpośrednio tych decyzji nie podejmował, poza tym wiemy dobrze, że te procedury nie zostały naruszone. To, że ktoś oszukał przy okazji, to jest zupełnie inny aspekt, który oczywiście jest weryfikowany. Są podejmowane kroki, są konsekwencje wyciągane, ale przypisywanie do ministra głównego, który naprawdę na początku pandemii odznaczył się wyjątkowym heroizmem w walce z koronawirusem. Byliśmy przykładem dla całego świata, jak można podjąć niepopularne wielokrotnie decyzje, ale teraz już które nie skutkowały, dlatego że też zmieniło się podejście do walki z koronawirusem. Co do okresu walki z koronawirusem na początku, to przecież nawet opozycja w Sejmie złapana, pan Kosiniak-Kamysz rozmawiający z panem przewodniczącym Budką mówił, że to są dobre rozwiązania. Wtedy mowa była też o tarczy, więc sama opozycja chwaliła. Ale jaka jest różnica? Jaka jest różnica? Pani redaktor, my cały czas podejmujemy walkę z koronawirusem. Ja słyszałem, do dzisiaj nie widzę tych ekspertów. To jest dobre pytanie. Gdzie są ci eksperci? Bo jeżeli ta wiedza, którą dysponuje pan senator Brejza, jest oparta na wiedzy ekspertów, których nigdy nikt nie ujawnił. Na jesień 2020 roku, a pan był szefem sztabu wyborczego pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego, miało nie być koronawirusa, no to gdzie są ci eksperci? Gdzie są te eksperty? No to proszę powiedzieć. Gdzie są ci medycy? Pan senator Brejza, proszę o... Jak to nie? No to proszę powiedzieć. Po pierwsze, nie byłem szefem sztabu Rafała Trzaskowskiego. To prawda. No to... Dlatego mówi pan nieprawdę. Po drugie, jeżeli pan pyta o to, co zrobiła opozycja, to powie pan, że opozycja... No dobrze, przepraszam. No dobrze, no to... Nie wiem, czy pan jest posłem. Pan jest posłem. Tak. Jest pan posłem. No to jak pan głosował w sprawie poprawki bardzo istotnej Senatu, żeby zwiększyć dofinansowanie dla Narodowego Funduszu Zdrowia? Głosowanie miało miejsce w ubiegłym tygodniu. 20 miliardów złotych. Projekt doskonały Senatu w sytuacji nadmiarowej liczby zgonów, o której pan tutaj... Gdzie są ci eksperci, jak pan nie ucieka od pytania? No ale było pytanie, no co pan zaraz próbuje... Onkologicznymi, gdzie jest pytanie? Proszę się, choroby pani, onkologiczne, pan, ale ludzie pytanie, umierają. Pan 20 gdzie są miliardów złotych Polaków? Więcej a gdzie pan na walkę ludzi na z kardio, ale chorobami sercowymi, to jest z nowotworowymi. No ja ale ja mówię, pan mi przerywa. Dlatego, że pan mi wchodzi w słowo, zadaje panu pytanie o konkret. Ale ja panu zadałem. Panie ministrze, panie pośle. Czy ja, może ja wyjdę? Panie ministrze, panie pośle. No, ale czy musi pan krzyczeć? Gdzie są ci eksperci? Teraz... A pani nie może być stronnicza, czy musi pani cały czas... Jest teraz moja część. Ale ja teraz mówię. Dlaczego pan mi wchodzi w głos? Pani pilnuje, żeby była odpowiedź na pytanie. Ale dlaczego pan mi przerywa teraz? Ale dobrze, to niech dokończy pan. No odpowiadam panu na pytanie. No ale nie. Odpowiadam panu, bo zaczął pan od kłamstwa, tak? Złapałem panu na nieprawdzie. No dobrze, ale... I teraz odpowiadam panu... Czyli nie ma tych ekspertów. Polacy słyszą. Na jesień... Tak, rzeczywiście w Radzie Medycznej ekspertów rządu PiS i Solidarnej nie ma żadnych ekspertów. My mamy ekspertów, którzy przygotowali program taki, którego wy nie przeprowadziliście. Eksperci Platformy Obywatelskiej Medyczni przygotowali program rozdziału szpitali i stworzenia sieci białych szpitali, których również proponowaliśmy to w 2020 roku. Jakby gdzie miało nie być koronawirusa na jesień. No, albo pan mi będzie przerywać, macie taki zwyczaj pewnie. Ale nie, pytanie było. No ale dobrze, chwileczkę, proszę pozwolić dokończyć, a potem będzie pytanie. Tak. Może było.
Panie senatorze, pytanie jest ode mnie. Czy w takim, to, w takim czego razie, potrzeba na chwilę obecną, szanowni państwo. Czy pan państwo, minister Niedzielski powinien dodać się do dymisji, czy powinien zostać w resorcie? Rozdzielenie systemu szpitali. Brakuje białych szpitali i brakuje opieki medycznej i leczenia specjalistycznego, panie ministrze, dla tych ludzi, którzy nie mogą dostać się do szpitala, bo nie zrobiliście tego przez 2 lata. Dobrze, nie zrobił tego minister było. Szumowski zachwalany przez pana i nie zrobił tego minister Niedzielski. Padło a moje pan pytanie. Zapewne głosował przeciwko 20 miliardom złotych na dofinansowanie służby zdrowia, tak? Dobrze. Teraz pytanie ode mnie jeszcze. Czy pan minister Niedzielski to jest dobry minister zdrowia? Czy powinien zostać, czy powinien odejść? Może pan też coś słyszał, czy ma odejść, czy ma nie odejść? No nie ma ministra zdrowia. Ja nie widzę ministra Niedzielskiego. No nie, no jednak ja widzę jakieś projekty poselskie, widzę premiera Kaczyńskiego, prezesa partii, który próbuje sytuację łatać, w jakimś chaosie biega po korytarzu Sejmu, spotyka się z grupą antyszczepionkowych posłów. Czyli jest złym ministrem, sami pana potem, zdaniem, tak? Sami potem głosują przeciwko dofinansowaniu służby zdrowia. Nie ma funduszu medycznego. Chciałbym zapytać, gdzie są 2 miliardy złotych na fundusz medyczny, na ratowanie chorych dzieci? Nie odpowiada pan również na moje pytanie, pieniędzy. Panie senatorze. Chciałbym zapytać, to ja jakim panie ministrem odpowiadam. Nie ma ministra zdrowia pana Niedzielskiego. Takie stanowisko ministra zdrowia w pandemii czyli, a jacy nie istnieje to, a jacy obecnie. To eksperci rzeczywiście byli, doradzali wam? Eksperci medyczni. No ale jacy? Ale może proszę pan wybaczyć, nie jestem członkiem Sejmowej Komisji Zdrowia. A to nie była zdrowia. Sejmowa Komisja Zdrowia. A ja mówię o tych, którzy dorazali Platformie zespołu, nie jestem członkiem zespołu. Będzie w tej sprawie kongres zwołany programowy za kilka tygodni, poświęcony sprawom służby zdrowia. Czyli nie było żadnych medyków. Na etapie prac w Senacie. Nie byli medycy. Ma pan opinię ekspertów, to Borys Budka przewodniczący. Są opinie ekspertów i medyków w Senacie. W komisji senackiej, ale to mówi o czym zespołu innym. Pani senator Beaty Małeckiej-Libery przygotowany został bardzo dobry i potrzebny dla wszystkich Polaków program dofinansowania służby zdrowia, tak żeby Polacy obecnie nie odbijali się jak piłeczka ping-pongowa od drzwi polskich czyli szpitali. Czyli pan przewodniczący Borys Budka kłamał, niestety. Pan poseł głosował przeciw i zakładam, że większość klubu Zjednoczonej Prawicy głosowała również przeciw. Czyli podsumowując, dzisiaj nie dowiemy się, jacy to eksperci medyczni doradzali Platformie Obywatelskiej. I tu już kończymy ten temat, zamykamy ten temat. Nie było ich, no. Zamykamy ten temat i przechodzimy do kolejnego. W Senacie również. A czyli to byli tanci. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. I to oni przygotowali opinię, że 2020 na jesień nie będzie koronawirusa. Wie pan co, no rządzi Mateusz Morawiecki, a nie rządzi Donald Tusk, Platforma. Drodzy panowie, powiedziałam, że kończymy już ten temat. Zamknęliśmy już ten temat. Nie powiem, że wyczerpaliśmy, ale zamknęliśmy już ten temat. Natomiast chciałabym zapytać o to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. No, Rosja osiągnęła gotowość bojową i zdaniem Amerykanów Władimir Putin zgromadził na granicy tyle wojska, że może zaatakować Ukrainę. Co więcej, agencja Reutera opierająca się na 3 anonimowych źródłach w służbach wywiadowczych USA poinformowała, że koncentracja rosyjskich wojsk wokół Ukrainy obejmuje również gromadzenie zapasów krwi i innych materiałów medycznych. Pani poseł Zalewska, jaki pani przewiduje teraz rozwój wypadków? Co się wydarzy? Sytuacja jest bardzo trudna, o czym mówi cały świat, choć oczywiście różnymi słowy, dlatego że to nie tylko koncentracja, ale to są kolejne działania Putina. Od deklaracji, że chce zmienić rząd w Kijowie na bardziej przyjazny, wspierany przez eurodeputowanych z EPP, którzy chcą z kolei rząd w Polsce zmienić na bardziej przyjazny. Biden, który mówi, że troszeczkę mogą najechać Ukrainę. Wszyscy się wycofali z tej wypowiedzi. I rzeczywiście coraz bardziej spójne stanowisko nie tylko NATO, ale poszczególnych krajów członkowskich. To niebezpieczna sytuacja. Ona oczywiście ma nie tylko związek z resentymentem i absolutną tęsknotą za Związkiem Radzieckim i strefami wpływu, ale również szantażem, który ma doprowadzić do ukończenia Nord Stream 2, bo te wszystkie ceny gazu, to, że przepływa, nie przepływa przez Polskę, przez Ukrainę, ograniczenie, przykręcanie kurków, wykupienie magazynów w Niemczech, które są niezapełniane gazem, to pokazuje stan skrajnych emocji Putina. Wojna hybrydowa, dezinformacyjna, to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Sytuacja jest bardzo poważna. Jeżeli Unia Europejska będzie całością,
walczą razem z Niemcami, którzy lekceważą sytuację. Poziom lekceważenia to te 50 tysięcy hełmów, które pojechało do Kijowa. I jeżeli NATO będzie jednością, Putin się nie odważy. Krzysztof Hetman, PSL. Przede wszystkim trzeba wykorzystać to, że Polska ma przewodnictwo w tej chwili w OBWE i w tej chwili powinniśmy w Warszawie zwołać konferencję pokojową w sprawie Ukrainy oraz może także tego, co działo się i może jeszcze się dziać na granicy białoruskiej. To jest nasz obowiązek wobec regionu, wobec Europy. Polski rząd, polski prezydent ma narzędzia do tego, żeby w sposób aktywny oddziaływać na sytuację, która jest w tej chwili. Jeśli jeszcze prezydent Duda coś robi, to polski rząd, rząd premiera Morawieckiego nie robi nic w sprawie Ukrainy. Absolutnie nic. Ja nie widzę żadnej... No, premier ma polecić do Kijowa za dwa dni. I ma się spotkać z prezydentem i z premierem. Momencik. Pan premier, jak zwykle, to dobrze, że leci za dwa dni do Kijowa. Z prezydentem rozmawiał. To dobrze, że leci za dwa dni do Kijowa, ale pan premier jak zwykle jest nie tam, gdzie trzeba. Przypomnę, że jak mieliśmy tą sytuację dramatyczną na naszej granicy z Białorusią, to premier wybrał się do różnego rodzaju stolic europejskich już po tym, jak Komisja Europejska, jak partnerzy nasi europejscy rozwiązali za pana premiera Morawieckiego ten problem. No trochę post factum. Absolutnie post factum. I premier zamiast teraz być w każdej jednej europejskiej stolicy i nie tylko europejskiej stolicy, tworząc swoistego rodzaju koalicję na rzecz Ukrainy, to on się wybrał do Madrytu na spotkanie koalicji nacjonalistów i przyjaciół Dobrze, Putina. Dobrze, ale rozmawiamy o tym, co już się wydarzyło, pomyśleli o tym, co będzie do przodu. To mówię, w tej Czyli chwili konferencja pokojowa. Polska powinna absolutnie w tej chwili zwołać konferencję pokojową OBWE w Warszawie, a premier z prezydentem powinni latać po całej Europie. A co by to dało, gdyby była ta konferencja pokojowa? Przede wszystkim włączyłoby się ogromną część państw do dyskusji na temat zagrożenia, jakie dzisiaj wisi nad Ukrainą. Proszę pamiętać o tym, że do OBWE należy także Rosja. Można byłoby jej w tym formacie zadać różnego rodzaju pytania, jeśli oczywiście wzięłaby udział. Ale mamy potężne narzędzie do wykorzystania, z którego w ogóle nie korzystamy. Znaczy uważam, że rząd premiera Morawieckiego absolutnie nie robi nic w tej sprawie. Jacek Ozdoba, widzę, że bardzo niecierpliwy i ciągle tam po prostu coś szpera w telefonie, pan minister. Ja bym chciała zapytać, jak to będzie w końcu? Czy dostarczymy na Ukrainę broń, czy nie? Bo mamy jakieś takie, mam wrażenie, no nie do końca jasne sygnały, ponieważ słyszałam wywiad ambasadora Ukrainy w Polsce, który mówił, że no, Polska obiecała taką pomoc militarną, że teraz trwają takie konsultacje, co tak naprawdę jest potrzebne. No ale z drugiej strony na łamach Rzeczpospolitej ma się ukazać wywiad, już jest zapowiedź tego wywiadu z ministrem obrony Ukrainy, który mówi, że nie, na razie to ani widu, ani słychu. Co więcej, ani razu minister obrony Ukrainy nie rozmawiał z naszym ministrem obrony. Tak jak pani wspomniała, czyli ministrem Błaszczakiem. Tu jest pełne wsparcie polskiego rządu, polskiego państwa. Co więcej, powiem, że chciałbym podziękować wszystkim klubom parlamentarnym, dlatego że przygotowałem taką uchwałę, która wzywa państwa europejskie do solidarności w przypadku agresji Federacji Rosyjskiej, państwa NATO i Unii Europejskiej. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo wszystkie kluby to poparły, większość posłów. No jeden poseł się wyłamał, to Grzegorz Braun, i tej sprawy nie chcę komentować, bo ta uchwała również wzywa do zaprzestania antyeuropejskiej projektów, które destabilizują sytuację w regionie. To projekt wspomniany przez panią europoseł Nord Stream 2. Bardzo ważne z punktu widzenia, bo musimy patrzeć na kwestię ukraińską na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony na europejską, a z drugą strony oczywiście na sytuację pomiędzy Ukrainą a Rosją. Dlatego europejską, ponieważ nasi zachodni sąsiedzi de facto kolaborują, bo tego inaczej nie można nazwać. Nord Stream 2 to jest taki współczesny pakt Ribbentrop-Mołotow, który prowadzi do destabilizowania, dlatego że to zagraża naszemu również bezpieczeństwu. Nie jest tajemnicą, że Rosjanie wykorzystują gaz jako element szantażu, jako element wpływu na Europę. I w sytuacjach, kiedy mamy prowadzoną politykę przez Niemców, doprowadzamy do tego, że tak naprawdę z dnia na dzień Putin może podjąć decyzję, która będzie szantażowała całą Europę, a na pewno naszych zachodnich sąsiadów z powodów nie tylko przesyłu nowego, który zaraz będzie pewnie odpalony, czyli Nord Stream 2, ale również z powodu magazynów gazu. W Polsce to jest absolutnie sytuacja niedopuszczalna, żeby firmy związane z gazem. Czy będzie
będziemy dostarczać broń rzeczywiście? Tylko dokończę. Sądzę, że to zapotrzebowanie, które będzie zgłaszało, że zgłasza Ukraina, jest jak najbardziej poważnie brane pod uwagę, ale do czasu, kiedy nie zostanie przekazany sprzęt, to niewłaściwie, bo gdybym z pozycji wiceministra o tym mówił, mogę zapewnić, że na pewno kompleksowe wsparcie będzie i jest realizowane. Pan premier w środę będzie w Kijowie. Wcześniej był pan prezydent Załęski razem z panem prezydentem Andrzejem Dudą. W tym spotkaniu brali udział przedstawiciele również ministra spraw zagranicznych. Polska jest jednym z wiodących krajów w tej chwili, jeżeli chodzi o uspokojenie sytuacji i pomaganie naszym wschodnim sąsiadom. Mowa tutaj oczywiście o Ukrainie. Michał Wipyj, a jak pan ogląd tej całej sytuacji? Że przede wszystkim musimy zagrożenie czy tego rosyjskiego niedźwiedzia trzymać jak najdalej od naszych granic. To jest oczywiste i to, że dąży on do zmiany pewnego układu sił w Europie, jest jasne, jest opisane, jest wypowiedziane i jesteśmy wszyscy tego świadomi już od kilku dobrych lat, od interwencji w Tbilisi i wojny z Gruzją. Także to napięcie na linii z krajami bałtyckimi czy teraz z Ukrainą też nie jest oczywiście przypadkiem. Także powinniśmy robić wszystko, szukając presji dyplomatycznej. Pomysł z szczytem BWE nie jest takim złym pomysłem, bo trzeba tą presję budować. Oczywiście w kontekście ewentualnej współpracy wojskowej zawsze trzeba brać pod uwagę to, że Rosja też jest naszym sąsiadem. Zwyczajowo nie ma zwyczaju tego, żeby jeden z sąsiadów dozbrajał drugiego. Czyli tutaj byłby pan ostrożny, rozumiem, tak? Znaczy przede wszystkim wyważony i roztropny. To akurat się przyda w polskiej polityce zagranicznej, bo faktycznie też jest tak, że sytuacja na Białorusi... Ale to znaczy w takim razie nie powinniśmy dostarczyć żadnej pomocy militarnej Ukrainie? Na pewno rozważyłbym bardzo i daleko idącą współpracę na linii militarnej, abstrahując zupełnie od kwestii presji dyplomatycznej. Ale co to znaczy rozważyłbym? Jeżeli dozbrajamy jednego sąsiada kosztem drugiego przy takim konflikcie, to narażamy się to na bardzo niebezpieczne słowa, które pan wypowiada. No, ale dlatego musimy rozważyć. Ale są takie sytuacje, które jednak chyba trzeba się określić. No, jesteśmy za albo przeciw. No, należy wspierać Ukrainę. To w ogóle nie ma o czym, zwłaszcza w momencie agresji. To jest oczywista agresja. Pani reklamową przygotowała. Agresja rosyjska. No, nie wiem, czy pani poseł wie, o czym mówi. No, wysyłanie broni czy wysyłanie żołnierzy to jest bardzo daleko idące. Jesteśmy że żołnierze nie zostaną. Wspólne. Pani minister, żołnierze nie zostaną wysłani. Decyzja. Natomiast, no przecież powiedział o tym ambasador Ukrainy, o czym wspomniałam. No to jeśli pada taka deklaracja publicznie... Dlatego najpierw należałoby wykorzystać wszelkie kanały natury dyplomatycznej, takich na przykład, o których już była mowa, żeby potem ewentualnie podjąć decyzję o wsparciu militarnym, nie na odwrót. Na odwrót może tylko i wyłącznie generować konflikt, z którego już będzie trudno wrócić i zawrócić. Także ja mówię tylko o pewnej odpowiedzialności za kraj, także odpowiedzialności za pokój w tej części Europy. Tylko o tym mówię, żeby nie generować dodatkowych emocji. I faktycznie też zwróćmy uwagę na to, że o ile sytuacja na granicy polsko-białoruskiej w jakiś sposób decyzje wobec tego, co tam się działo, zapadło ponad naszymi głowami, to może wskazywać, że dla części naszych sojuszników NATO nie jesteśmy wiarygodni. I z całą pewnością wizyta pana premiera Morawieckiego teraz w Madrycie nie pomogła, żeby tą wiarygodność odbudować. Także to może być bardzo wyraźny i duży problem. I uważam, że na przykład taki szczyt, o którym była mowa, mógłby tą wiarygodność odbudować. Także najpierw poszukajmy wszelkich narzędzi presji dyplomatycznej, zanim podejmiemy decyzję już daleko idące. Senator Brejza, czy pan jest zdziwiony, że do tej pory na przykład nie doszło do rozmowy między ministrem obrony Ukrainy i ministrem obrony Polski? No, na razie pan minister Błaszczak jest chory, więc jak słyszeliśmy, ma koronawirusa, ale wcześniej chyba jednak był ten czas, kiedy obydwaj panowie mogli ze sobą porozmawiać. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie rozumiem, dlaczego Ministerstwo Obrony Narodowej, minister obrony narodowej Ukrainy takie informacje właśnie prezentuje. Są bardzo niepokojące. Znaczy, to jest absolutnie potrzebny kanał komunikacji pomiędzy naszym resortem obrony a resortem Ukrainy. No, zauważmy, że Brytyjczycy dostarczają nowoczesną broń antypancerną koncernu Saab. Javeliny też dolatują defensywną, ale bardzo i na średnim dystansie, chyba do 800 metrów i Javeliny, które mają dalszy dystans do 3 kilometrów. One są bardzo istotne oczywiście w warunkach agresji sił pancernych. To my też powinniśmy dostarczyć broń w ramach naszych możliwości? Osobiście uważam, że w ramach naszych możliwości powinniśmy pomagać Ukrainie. Na pewno powinniśmy pomagać politycznie, również jeśli chodzi o dostawę sprzętu. To jest moje zdanie. Ale co to znaczy pomagać politycznie? A politycznie, no co to znaczy? Pani redaktor, mamy od 6-7 lat rozwaloną dyplomację. Kiedy ostatni raz był szczyt Grupy Wyszehradzkiej na temat sytuacji na Ukrainie, z włączeniem Ukrainy? Gdzie jest grupa Trójkąt Weimarski na ten temat? Gdzie jest Partnerstwo Wschodnie, zainicjowane przez ministra Sikorskiego?
gdzie jest pozycja Polski jako silnego gracza w tej układance unijnej? Gracza, ale moje który pytanie potrafił było, doprowadzić w 2014 roku, broń? Odpowiem pani, gracza, który potrafił w 2014 roku swoją silną dyplomacją doprowadzić do nałożenia sankcji na Rosję. Czy Polska byłaby teraz w stanie takie decyzje przeforsować? No obawiam się, że większą rolę w tym konflikcie, konflikcie dyplomatycznym, rolę wspomagającą Ukrainę odgrywa Łotwa, Estonia, Rumunia, Czechy również, dyplomacja czeska, niż Polska. No, obecnie końca, premier Morawiecki... Chyba do końca tak nie jest, skoro jednak... Premier Morawiecki spotyka się z panią... Jak z prezydentem Bidenem, to również uczestniczył w tej telekonferencji. Wymiarze w większej formule, tak. No ale premier Morawiecki obecnie, Duda. Kiedy brygady pancerne rosyjskie stoją kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, premier Morawiecki leci do Madrytu i spotyka się z panią Le Pen, która... deklaruje, że Ukraina leży w sowieckiej, przepraszam, w rosyjskiej strefie wpływu. No, tak rzeczywiście powiedziała. No to pan minister Rozdebacz. Rzeczywiście, czy to był ten moment, ten czas, że premier Morawiecki powinien lecieć na spotkanie do Madrytu z partiami, które można nazwać prorosyjskimi? No, nie wiem, czy państwo słyszeli przewodniczącego partii Vox chociażby i wypowiedź na temat Ukrainy i sytuacji, więc to szkoda, że państwo tak wybiórczo to traktują. Poza tym, jeżeli mowa jest tutaj rzeczywiście o polityce zagranicznej, czy właściwie podejściu europejskim, to akurat jak słyszę z ust przedstawiciela Platformy Obywatelskiej jakiekolwiek krytykowanie działań rządowych, zważywszy na to, że zasiadacie w Europejskiej Partii Ludowej, która jakoś nie widzę sprzeciwu wobec Nord Stream 2, to należy się zastanowić tak naprawdę, co tam robicie, bo w tej chwili jesteśmy świadkami rozbierania Europy przez naszych zachodnich sąsiadów, poprzez właśnie ten antyeuropejski projekt. I wy w ramię, przecież Donald Tusk wiadomo, że nie powie nic krytycznego wobec Berlina, bo ma jakieś tam umocowanie czy sympatię, którą darzyła pani kanclerz, pewnie nowy kanclerz też będzie darzył, czy darzy już pana przewodniczącego Donalda Tuska. Dlatego próbujecie to wszystko odwrócić. A prawda jest taka, że dzisiaj nacisk europejski, który stosuje Polska w tym zakresie, żeby stawać solidarnie za Ukrainą, jest realizowany przez rząd polski, a w przeciwieństwie do was, ja nie widzę tych europosłów. Gdzie jest w takim razie pan Sikorski, który mówił, że woli tą bezczynność, że boi się tej bezczynności niemieckiej. W ramach delegacji Parlamentu Europejskiego. No to niech zablokuje Nord Stream 2. Gdzie był przewodniczący Donald Tusk, jak to było realizowane? Gdzie był przewodniczący Donald Tusk, jak podejmowano kluczowe decyzje, będąc w europejskiej frakcji, która dzisiaj odpowiada za rozbijanie jedności Europy, gdzie zasiadają przedstawiciele Niemiec, które naprawdę już, to nie łudźmy się, że w tej chwili Niemcy są dobrym wujkiem i oni dbają o bezpieczeństwo energetyczne. No, mówimy o sankcjach. Słuchając pana, to można dojść do wniosku, że to jest wszystko wina Tuska. Nie jest to wina zero-jedynkowo Tuska, bo to jest już trochę sprowadzanie odpowiedzi, czy mojej wypowiedzi do absurdu, pani redaktor, ale na pewno ważne są wszystkie ręce na pokład. Tak jak podejmujemy decyzję, uchwałę przez Sejm i wszystkie kluby popierają uchwałę, która wzywa do zaprzestania antyeuropejskiego projektu, to zastanówmy się, kto ten antyeuropejski projekt realizuje. Bo gdyby Europejska Partia Ludowa silnie sprzeciwiła się temu projektowi, to sądzę, że dzisiaj bylibyśmy zupełnie w innym miejscu. No to skoro pan mówił, że wszystkie ręce na podkład, to dlaczego pan prezydent nie zaprosił na Radę Bezpieczeństwa Narodowego byłego premiera, jakby nie było, bo byli premierzy mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, nie zaprosił Donalda Tuska? Ja się nie zajmuję akurat ocenianiem, czy ktoś powinien być zaproszeni, czy też nie. Widzę, w jaki sposób podchodzi Platforma, to po prostu to jest taki apel. Ja już nie chcę ich w tej chwili krytykować, ale te działania, które podejmują rząd, ja nie wiem za bardzo, co jeszcze można więcej zrobić. Tak? Znaczy, to jest tak, że pamiętajmy, że jest jeszcze coś takiego jak prowadzenie racjonalnej polityki, która nie musi być w świetle kamer. I rzeczywiście ona jest prowadzona. Wszyscy dobrze o tym wiemy, że Polska jest krajem, które jest w czołówce wsparcia Ukrainy, jeżeli chodzi o ten region już od wielu lat, od momentu, kiedy pan prezydent świętej pamięci profesor Lech Kaczyński podczas wizyty w Gruzji zainicjował ją i wypowiedział wtedy bardzo symboliczne słowa, które dzisiaj pokazują, jak tutaj strategia niestety jest realizowana przez naszego wschodniego sąsiada, najpierw Gruzja, później Ukraina, kraje bałtyckie, a na końcu mój kraj, czyli Polska. I po kolei ten scenariusz się niestety realizuje. I to właśnie rząd Zjednoczonej Prawicy, pan prezydent Lech Kaczyński, już wcześniej to przewidzieli. A co się
stało rok później? No rok później Donald Tusk na molo w Sopocie obściskiwał się z Władimirem Putinem. Zresztą ta słynna sytuacja, gdzie... Jarosław Kaczyński apelował do przyjaciół Rosjan. Gdzie mieliśmy sytuację na Westerplatte. Zdjęcie, gdzie siedzi pani kanclerz Niemiec, siedzi Władimir Putin, przychodzi prezydent Lech Kaczyński, jest naprawdę bardzo symboliczne, bo gdybyśmy wtedy konsekwentnie realizowali tę politykę, to sądzę, że Nord Stream 2 nie byłby zrealizowany. A to, co pan Sikorski i pozostali robili, to była taka po prostu czyste zabiegi pierowskie. Krzysztof Hetman kiwał głową. Ja bym chciała zapytać, czy to, że pan premier Morawiecki leci do Kijowa, to jest jakiś sposób przykrycia tego, że jednak pan premier był w Madrycie? Ja może dwa zdania? Pan premier Morawiecki już dawno powinien być w Kijowie. I nie raz. I nie raz powinien tutaj zapraszać i powinny być spotkania bilateralne z najważniejszymi urzędnikami, ministrami, prezydentem Ukrainy. I to powinno się dziać od dawna, a nie teraz. Od kiedy alarmuje świat Zachodu o tym, że Rosja zbiera wojska na granicy z Ukrainą? Od kiedy media o tym alarmują? Od kiedy prezydent Biden się tym zajmuje? Od kiedy przekazywany jest sprzęt przez Kanadę, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię na Ukrainę? Teraz leci? Teraz leci? Oczywiście, że powinien być tam. Ale lepiej chyba późno niż później, no chyba lepiej, że w ogóle. Ale słusznie pani zauważyła, że niewykluczone, że ta wizyta wiąże się z tym, że teraz trzeba polecieć i wytłumaczyć naszym partnerom na Ukrainie, co się robiło w gronie ludzi, którzy mówią wprost, że Ukraina jest strefą wpływów Rosji. Tak, I nie tylko mówi to Marie Le Pen, ale jedyny poza Morawieckim premier w tym gronie, bo pamiętajmy, że to jest... Donald Tusk nazwano to nawet mianem zdrady dyplomatycznej, polityczne, obecność pana premiera nie mają to są partie polityczne, które nie mają żadnego wpływu na bieg wydarzeń w swoich krajach, może poza pani Marie Le Pen. Ale jej stanowisko w sprawie Ukrainy jest jasne. A proszę przypomnieć sobie, co mówił Viktor Orban w sprawie Ukrainy. Przecież teraz... Morawiecki musi polecieć i zgasić pożar, bo sądzę, że Ukraińcy własnym oczom nie wierzyli temu, że premier polskiego rządu poleciał na spotkanie takich, a nie innych osób. No, ja mam jedno tylko pytanie. Gdzie jest jakikolwiek apel tej grupy madryckiej? Poleciał premier. Poczekajcie. Jakiekolwiek stanowisko grupy madryckiej, tak? Tej antyunijnej, proputinowskiej grupy, tej drobnicy politycznej. Poleciał Morawiecki, dzieje się konflikt geopolityczny bardzo istotny. Ja rozumiem, że państwo z PiS-u Solidarnej gracie w tej grupie też międzynarodowej, antyunijnej, osłabiającej Unię Europejską na tej szachownicy. Czyli bierzecie udział w szczycie międzynarodowym. Pan wybiera Gerharda Schrödera i przedstawicielami partii proputinowskiej. Nie wszyscy naraz. Za panią Le Pen, która mówi o rosyjskiej strefie wpływu. Panią Le Pen, która posuwa się do stwierdzenia, że Krym należy się Rosji, tak? I mam pytanie, skoro premier Morawiecki w takim momencie staje z tymi ludźmi, z tymi zielonymi ludzikami, ramię w ramię, tak? To są zielone ludziki Władimira Putina. Czy on miał odwagę przedłożyć jakieś oficjalne stanowisko, apel, deklarację, oświadczenie pani minister frakcji proputinowskiej wzywającej Rosję do powstrzymania agresji na Ukrainę? Trzy kwestie. Najbardziej prorosyjską politykę prowadzą Niemcy i chcą być dominantem w Unii Europejskiej. Przypominam, że Angela Merkel w towarzystwie Mateusza Morawieckiego, premiera Rzeczypospolitej, powiedziała, że chce dokończyć Nord Stream 2. Marszałek Zgorzelski, kiedy mówiłam, że od roku dopominamy się rezolucji w sprawie zatrzymania Nord Stream 2 po to, żeby zmobilizować Komisję Europejską, pan marszałek Zgorzelski tutaj w tym studiu mówił, a sobie składajcie. Blokuje tę rezolucję prawie od roku i PiS z Donaldem Tuskiem i socjalistami. No, gracie partię Putina, gracie partię Putina, naprawdę. Tylko silna Unia Europejska, silna dopiero
deklaracja unijna. Ale jest konkluzja. Polityka dyplomatyczna Unii Europejskiej, jednolita, jest to, potrzebna. To, co się dzieje w sprawie Ukrainy, my jesteśmy nie tylko sojusznikami, ale również orędownikami, wsparciem dla Ukrainy. W Komisji Europejskiej poprowadzimy tam taką politykę i na to tutaj będą podejmowane wspólne decyzje. I koniec, a jeżeli chodzi o spotkanie madryckie, rezolucja Orban, uchwała, interesy energetyczne Orbana uchwała, z Putinem, i tutaj dojechaliśmy do działania na rzecz Ukrainy. Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Brejza, senator Koalicji Obywatelskiej, Michał Wypij, jakiś taki zamyślony, Porozumienie, Jarosława Gowina, Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, dziękuję, Solidarna Polska i Krzysztof Hetman, europoseł PSL-u, no i oczywiście baron PSL-u na Lubelszczyźnie. Dobrej niedzieli dla wszystkich. Bardzo dziękuję, pani redaktor, za komplement. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.